Dobra. Jest nie... Jak się grało w tą grę? Muszę... Muszę sobie przypomnieć. Znów. Rozejrzymy się po naszej wiosce. Okej. Okay. Tutaj Bubr jest chory, ma zęba rozwalonego. Woda jest. Mamy materiały, mamy jedzenie, mamy kłody, mamy wodę. A tak, ta kamerka. o, teraz lepiej. Mamy zakrzówek. Nowo zalane tereny. Bubr w wodzie jest, chce mu się pić. Is he stupid? Nasze tamy, tutaj jest otwarta tamka, chyba tak. Przelewa się wszystko. Dobra. Okej. Okay. Oh fuck, złofala, faktycznie zapomniałem o tym. Dobra, więc to jest nasze... Przedstawiając na szybko ludziom, którzy wcześniej oglądali bobrów, to jest nasza wioska bobrów. Tu mieszkają nasze bobry. To są ich domy. Tutaj mają różne miejsca, w których pracują, tak jak wytwórnia zębatek, tartak i te rzeczy. Huta. Z tych rzeczy robi się różne inne budynki. Chodzi o to, żeby przeżyć. Tu mamy różne pola uprawne. Dużo ziemniaczków, trochę słonecznika, marchewka. Zaraz dupniemy w ogóle jakieś nowe drzewa, ponieważ zorientowałem się, że możemy dupnąć nam o wiele lepsze drzewa, które dają nam więcej drewna na mniejszym terenie. I myślę, żeby tutaj zrobić tak. Tu zrobimy giga farmę rzadkich drzew. Chociaż nie, bo tutaj zaraz złowoda wleci. Właśnie. Gdy złowoda nadejdzie, ona popłynie z tego źródła i spłynie nam tutaj i popłynie nam naszym normalnym traktem. Tego nie chcemy. Dlatego puścimy ją bokiem. Tutaj. Otworzymy tą tamę. Woda zleci tutaj. Tą zamkniemy. I złowoda ominie naszą wioskę. Zaraz to się wydarzy. Dobra. Czym jest złowoda? To jest ta czerwona woda. To jest woda radioaktywna. Radioaktywna woda jest zła dla bobrów. Nie wiem, czy wiecie. Przyjdzie za 3 dni, więc mam jeszcze trochę czasu. Przepraszam. Nie mamy się co martwić w sumie. Okej. Okay. Tu mamy naszą Silicon Valley, w której bobry uczyły się tworzyć. Właśnie! Zapomniałem. Mamy przecież teraz fabrykę materiałów wybuchowych. I mam już 3 materiały wybuchowe. Lecimy. Tak, ponieważ ostatnio udało nam się, widzicie, dopuścić wodę tutaj, robiąc korytarz, zalewając tutaj ten teren i teraz mamy pięknie zalane wszędzie zielone tereny, na których możemy hodować co tylko zechcemy. I właśnie myślę o tym, żeby tu zrobić szkółkę leśną. Bubr został ranny, kolejny. Boże, co się dzieje z tymi bobrami? Czy one ile one pracują? O Jezu, one strasznie dużo pracują. Zmniejszyj trochę czas pracy. Co jest nie tak z tobą, misiek? Okej, okay, tutaj już jakiś siedzi bubr, tu siedzi bubr. Okej, okay, za dużo bobrów jest chorych. Czy one mogą uważać bardziej? Ja z tobą do szpitala jechać nie będę. Gdzie to było? Dobrobyt tutaj. Bobrobyt. Łóżko dla chorych. Tak, to jest to, co ja chcę. O, i tu zrobimy. Bam, 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 bam. 4 łóżka dla chorych. To powinno być wystarczająco. Zbierajmy ten denajdżer, zrobić drugą rzekę. Fakty, mówisz, Marlonka. I wiesz, co już się robi, no, słuchaj. To wszystko działa. Dawno nie grałem, więc trochę muszę sobie przypomnieć, jak to wszystko wyglądało. Tu mamy bardzo dużo mocy generowanej przez sieć. I w sumie... A, chyba się równa zapotrzebowaniu. Oj, w sumie mamy trochę za mało tej mocy. Okej, okay. Chyba trzeba będzie walnąć kolejny...
kolejne koło i myślę, żeby to zrobić tutaj, ciach ciach, dwa razy takie. To jest dobre miejsce generalnie. O, możemy... Niech kontynuują budowanie tych schodów. Czy w tej grze są ścieki? Nie, jak bubr sika, to czyściutko. Bubr robi czystą kupę i ona spływa sobie wodą, nie ma nic złego. Tutaj woda, która jest niebezpieczna, to jest woda, która jest dosłownie radioaktywna. Więc tak, moje plany są takie. Czy wy widzicie tutaj taki wielki korytarz z tyłu? I jak widzicie tutaj, o, tu płynie nasza woda. Gdybyśmy zrobili tutaj raz, dwa, ile tego trzeba? Niewiele. Raz, dwa, czekaj, raz, dwa, trzy, o, cztery chyba będzie trzeba. Raz, dwa, tak, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery laski dynamitu i woda będzie przepływać. Również tym korytem i tutaj wszystko będzie zielone. Brak materiałów dla budynku? A, grill. Dobra, brak robotników w budynku. Też, faktycznie, bo my tak przeraszowaliśmy strasznie. Trochę zwiększę może priorytet tego. Jedzenie jest ważne, więc niech będzie, niech będą tutaj trzej pracownicy. Teraz tutaj brak robotników. Damn. Cztery ranne bobry. Aha, to jest też w sumie problem. Te bobry muszą się wyleczyć. Cztery to za mało? Jak to? Skurczon. Bobry nie robi. Wiesz co? Postanowiłem być trochę milszy dla moich bobrów. Moje bobry pływają w radioaktywnej wodzie i są totalnie w porządku. Zero problemów z moimi bobrami, ok? They're fine, they're fine. Dobra, ten cały teren jest niewykorzystany. Dlatego chcę tutaj... A nie, tutaj nie, bo przecież tutaj zaraz będzie złowoda. To może lepiej tutaj. Tak. Tu. Tu? Muszę się zastanowić. Chcę gdzieś dupnąć dąb. Zobaczcie. On rośnie 30 dni, ale daje 8 drewna. Kurde, w sumie może tutaj dam? A co? To będzie tyle. Tak, lepiej tutaj to dać, bo będzie bliżej do noszenia. W sensie to będą takie ilości drewna, że te bobry się posrają. To będzie taki bobrobyt, chata leśnika, zatrudnijmy kogoś, Zuja. Zuja będzie sadzić. Dąb. I jeszcze teraz tu usuniemy. To chcę usunąć, bo tutaj będzie złowoda wchodziła zaraz, więc nie chcę... Ok, to będzie trzeba zamknąć, trzeba pamiętać. Zobaczmy, ile mamy materiałów wybuchowych. 6 materiałów wybuchowych już, ty! W sumie już możemy zrobić tam dziurę. Osiem mam? Jak to? Skąd wiecie, że mam 8? A, tu jest! Jo, dobra. To co? Okej, puśćmy bobry tam. Generalnie... No właśnie. Zróbmy tak. Będziemy już więcej drewna. Poczekamy, aż ta złowoda przyjdzie, bo... Nie chcę nic robić teraz, kiedy złowoda idzie, bo może coś spieprzymy. Ale tak, puszczę... Oj, nie to. Ścieżka tutaj. Nie. Tu przejdziemy. Później tu, bam, 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 bam. Prościutko do tego miejsca. I stąd zaczniemy... pobierać złom. Bo jak widzicie tutaj, gdzie teraz pobieramy złom, duży skład, tutaj zaraz
woda zaleje ten złom. Ej, w sumie o tym nie pomyślałem, ale chyba ta woda się zatrzyma na tym. Czy nie? Czy ona przepłynie przez złom? I czy ta woda nie... jakby nie... nie wymyje czegoś niebezpiecznego z tego złomu? Nie wiem. Dobra, wiecie co zrobimy? Zacznijmy już czyścić koryto. Szkoda by było tego drewna, dlatego zrobimy sobie tutaj zejście takie. I damy sobie tutaj bobra pracusia, który będzie to wszystko ciął. Niech zetnie to drewno, żeby nie było sytuacji jak z zakrzówkiem. Jak widzicie, zalałem sobie to i trochę żałuję, dlatego chyba tutaj zrobię zaraz tamę. Gdzie tu jest tama? Ale taką otwieraną. O, śluzę. I w ten sposób wysuszę zakrzówek do takiego poziomu, żeby można było pościnać drewno. Jak się czujesz z tym, że Maryla Bobrowicz zbiera azbest przez całe życie, oddała życie za to? W sumie, jeśli jak pracujesz przy azbeście całe życie, no to tak jakby... się odparniasz, nie wiem. O, chata budowniczych jest pusta, nie ma budowniczych bobrów. Boże, zapomniałem, jaką już mamy rozbudowaną tą wioskę. To jest naprawdę... powrót do takiego save'a jest wymagający. Okej, okay, musimy zniszczyć kilka rzeczy, na przykład to. A póki nie zniszczyłem, to sobie tak ścieżkę. Dobra, git. Git, 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 git. I zrobimy też. Tak. A nie, tu w sumie jest ścieżka. To jest niepotrzebne. Ja głupi. Wysokość 0. Dadą ci częściej streamować bobry. Dobry argument. Ta gra jest dobra. Ostatnio zacząłem grać w Factorio znowu. Cholera, Factorio. Good gaming. Koło napędne, koło wodne. Czy tu wejdą dwa? Ej, tu wejdą dwa! Wybitnie, patrzcie. Zrobimy sobie coś takiego. I teraz. Tu zaraz damy połączenie. Postaw drogę na platformie. Nie postawiłem? Przepraszam. Racja, dobra. Gites. Oni naokoło musieli chodzić. Przepraszam was, bobry. Na platformie to zostawiasz koła. A, tutaj, dobra. Wszędzie zapomnę o tym. Okej, teraz jest przejście. Na razie nie będę jeszcze tego budował, nie jest to konieczne. A... na razie starcza no chyba energii, tak, moc generowana jest... A nie, pobór jest większy. Dobra, to zróbmy to w takim razie. Ja tu potrzebuję rozgałęziacza. Takiego, wał krzyżowy jest potrzebny. Damy priorytet na maksa, bo to w tych, to nam zablokuje pewnie. Jest wał krzyżowy zrobiony. Priorytet max. I zaraz od tego puścimy. Wszyscy macie więcej city builderów? Gra jest Stardew Valley, tylko go romansowałeś. Cokolwiek chciał mnie słuchać, jakby. Okej, okay, zwiększmy trochę priorytet tego. Okej, okay, to jeszcze nie jest zapewnione, więc mamy dużo... Teraz Rowmuch tam. Maryla Rodowicz już nie żyje. Brak mocy w budynku. Wiem, bo bubr się opierdala. W sumie mamy mało budowniczych, to jest też problem. Dosłownie nie mamy żadnych budowniczych. Zwiększmy priorytet tego, okej. Okay. I spauzujmy wynalazców.
Bez przesady z tymi uczonymi. O Jezu, jest strasznie dużo wynalazców. Mamy dużo punktów, w sumie to dobrze. Jeden wynalazca to wystarczająco. Masz za mało bobrów. No wiem. O, wolnych posłań brakuje. Trzeba będzie zaraz zbudować więcej chatek na moje bobry. O, widzę, że tu już zaczęły się budować. Dom się zaczął budować. Hell yeah. Ale będzie drewno. Tu już rośnie sosna. Będziemy mieli też tutaj więcej drewna. 5 rannych bobrów? Co one sobie robią? Jak? Te bobry są strasznie nieuważne. Czy ktoś przyjdzie i kurde zrobi to? Błagam, a to już chyba po nocy. No rodzin, noc idzie. A nie, one zaraz wstają w sumie. Nawet nie poszły na rozkminkę, na ten. Dobra, wylały się. Bóbr, biegnij tam naprawić to, proszę. Okej, przyszedł, pan, naprawia. Bobert. Fixing it up, yeah, go Bobert. Świetnie. Teraz zróbmy wały. Tak. I tak. I tu zrobimy... Tak, dobra. Git. Przyjdę dla koła wodnego, a później ten też dołączymy. Chodzi o to, żeby można było tutaj przejść jeszcze, bo później jak już tu wybudujemy... Bo jakbyśmy to wybudowali pierwsze i tutaj dali wał, to później bobry nie mógłby przejść tutaj, bo jest głupi. Bobry są głupie. Niewiele osób to wie. Not many know. Dobra. Jedzenie się robi. Mamy bardzo dużo jagód. Trochę mniej marchew. I trochę grillowanych ziemniaków. Ej, ten bóbr dalej tutaj kopie. Czekaj, to nawet nie trzeba osuszać tego. On tu dalej wydobywa drewno. Co za koks. Co za koksik. Okej. Cięcie drewna. Poproszę i proszę ściąć wszystko, co tutaj mam. Jak to zetniemy, wtedy będzie można to rozwalić i puścić wodę. A w sumie to już teraz można to ściąć. Znaczy rozwalić. Trzeba zrobić tak sprytnie. Czyli zaczynając od tego, najpierw ten. Czasem robiłem tak, że niszczyłem wszystkie trzy ustawione zniszczenie i bóbr wszedł tutaj i zniszczył sobie jakiś ten i utknął. I ja tego bobra już nie ratowałem, jakby on sobie pościelił. Ten bóbr wiedział, co robi. To jest stanowisko drwali i jest... tu się nic nie dzieje. Wyłącz to. Ten bóbr... Nienawidzę, gdy bóbr siedzi w jakiejś pracy gdzieś. Nie? I cię oszukuje. I udaje, że ma robotę, ale jej nie ma. To jest taki brak szacunku dla pracodawcy. Jest. Okej, zróbmy sobie dojście do... Do złomu. To rozwalić. Ścieżynka. Siup. Zajebibi. Chuja płacisz, chuja robią. Przepraszam bardzo. A to jedzenie to za darmo niby? Boże, ludzie. Tak, dosyć daj im dach nad głową. Ojcowską miłość. I co tam jeszcze im daje? No wszystko im daje. No a tej piersi karmieni.
Czekaj, mamy dwa wolne posłania, ale to jest za mało. Muszę przekonać moje bobry, że warto rozmnażać. Dlatego muszę zrobić, chyba zrobię nowe rejony. Zrób 500 plus. Okej. Czemu to nie jest ścięte jeszcze? Halo! I'm so mad. Chcę, żeby to zostało ścięte. W tej chwili. Potrzebuję bobra tnącego. Tutaj. Jak ten bóbr to zetnie, to tutaj postawimy nowe domy glamour. Tama plus. Okej, okay, bo nadchodzi zaraz złowoda. Dobra, złofala, przepraszam. Więc trzeba się przygotować. Po pierwsze... kurwa, przepraszam, muszę się skupić. Podnosimy śluzę. Woda się cofa. Nie aż tak. Okej. Tu spuścić. Dobra. I teraz. Siup. Teraz woda się tam powinna podnieść. Okej, podnosi się. Jest dobrze, jest dobrze. O to chodzi. Jeszcze więcej wody. Trochę spływa tu, trochę spływa tu. O to chodzi, jest bardzo dobrze. Tu już możemy zamknąć. Jeszcze trochę. W sumie dobrze by było odblokować te domierzenia poziomu wody. Takie urządzonka. To mogło być dobre dla moich bobrów. I więcej tej wody mogłoby jeszcze wejść. Ale większość spływa tutaj. Już trochę zablokuję. O Boże, ale się spiętrzyło. O fuck! Dobra, wylało się. No pakuj tą wodę. Strasznie powoli się tam wlewa. Dobra, ale to starczy. Powinno starczyć. I teraz... Wysokość 0. Jeszcze troszkę. Do ostatniego momentu. Chociaż nie możemy do ostatniego momentu. Musimy to już wcześniej zacząć upuszczać. Raczej podnosić. Bo jak nam złowoda się wyleje do zbiornika, to będzie bardzo źle. Ok, zamykam. I teraz ten zbiornik, cały ten zbiornik jest zamknięty. To wszystko, cała woda jest stojąca woda, która się nigdzie nie wylewa. Tu jeszcze zamknę na wszelki wypadek. Niech się suszy. O. A ta cała woda z góry zlewa się tutaj. I teraz, kiedy zacznie się złowoda, wszystko popłynie tutaj. At least that's the plan. Jest. Złofala. Oj. Zobaczmy. O Boże, ale syf. Całe drewno się psuje, wszystko się psuje. Czy mój system tam działa? Teraz jest! Patrzcie, przekierowuję złowodę w prawo. O to chodziło. Nas teraz tutaj i tu się wylewa. Jest świetnie. O to chodzi. Sinice popłynęły. To się świetnie udało. Jestem pod wrażeniem. Zrobiliśmy to. Trochę tu wody jeszcze jest. To się nie zepsuło. Co jest? Okej, zobaczmy, czy woda stoi.
Okej, okay. Ja myślę, że ta woda długo tutaj posiedzi. Jesteśmy bezpieczni. Dobra, w ten czas ten bóbr zbiera drewno. Nie będzie trwać. To tylko jeden dzień trwa. To zaraz się skończy przecież. Wielkie W. Teraz tak, czy tutaj się poziom wody podnosi, czy on... Czy ona nadąża z wylewaniem się, to jest moje pytanie. Żeby nie było sytuacji, że wiecie, że nagle kierujemy tutaj tyle wody, że ona się wylewa. Ale chyba jest git. Uratowałem to. I fixed this. Czy da się zrobić większą mapę? Wiesz, to się gra na predefiniowanych mapach i są różne mapy, są duże mapy. To jest jedna z mniejszych map akurat. Ona jest taka. Akurat na streama, żeby każdy mógł się w niej ogarnąć. Tak. I streamer też, żeby mógł się ogarnąć. Dobra, w sumie chyba nie ma się już tutaj martwić. Miałem też pomysł, żeby w ogóle tą złowodę... puścić tu. Nie? Od razu, żeby się wylewała. I wtedy byśmy mieli tutaj oczyszczone tereny. I... tu jest stopień. Chciałem, żeby woda tak zaraszowała tutaj czysta i wlała się tu. A to jest niemożliwe. Wtedy byśmy mieli tutaj zielone tereny, nie? Marzenie o wielkiej, zielonej Polsce. Tu jest też taki teren zalewowy, który byłoby fajnie zalać. Tak, właśnie w nowym patchu eksperymentalnym mógłbym walnąć akwedukt ze złowodą. I w sumie... nie wiem, czy da się przenieść save'a do eksperymentalnego patcha. Jakby się dało, to może bym przeszedł na wersję eksperymentalną? Okej, on dalej robi te... on dalej w tych ruinach. Czy da się pompować wodę wyżej? Da się. Da się przenosić wodę? Czy ten bóbr dosięga tego drewna? Dosięga, okej. Okay. 5 rannych bobrów dalej? Boże, czy te bobry mogą się wziąć do roboty? Jest bezrobotny, 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 bezrobotny. Ale Jezu. A tutaj ktoś to wybuduje, czy nie? Ciekawe, co się z tymi bobrami stało. Anyways, 15 materiałów wybuchowych. Myślicie, że tam się... że to się wypadki w fabryce materiałów wybuchowych dzieją, czy coś? Myślicie, że to przez to? Pan już materiały wybuchowe pod bezrobotnych. Come on. O, i tutaj zrobimy zaraz sobie... tak, to będzie piękne. Zniszcz to. Okej. Okay. Dobra, trzeba rozwalić... Dolinę Krzemową. I tutaj, tu zrobimy, przy tej ścianie zrobimy nowe domy dla bobrów. Tylko to, kurde, no, czy to, ktoś może to zniszczyć, proszę. O, tak, o to mi chodziło, dobra. Możesz spokojnie przejść save z normalnej wersji eksperymentalnej, mówi Keegan.
Ciekawe, czy woda się zachowa tak, jak powinna. To co, próbujemy to zrobić teraz? Ponieważ w wersji eksperymentalnej woda jest 3D. Można opuszczać akweduktami, and shit. No dobra, to czekaj. Zapisz grę. Zastów. 2. Nowy zapis, okej. Okay. Dobra, zróbmy to. A tak, zaczekajmy do końca złofali, to prawda, bo... Tak, to jest dobry pomysł. Smikos, dziękuję. Bo jak mnie zaleje, to może być śmieszne. Jeszcze tego nie wybudowali. Ja pierdziele. Jakie te bobry są leniwe. Ja nie mogę. Backup save'a. Zrobię, zrobię. Spokojnie. Nie martwcie się. Dobra, czyli tak. Priorytet teraz będzie zrobienie nowych domów, żeby mieć więcej miejsc dla nowych bobrów, żeby bobry się mogły rozmnażać. I... gdy już będziemy mieli pewność, że mają miejsce, to zajmiemy się puszczeniem tutaj tego kanału. Żeby też wiedzieć, wiecie, ile wody nam pójdzie z tego w ogóle, nie? To nie musi być dużo wody, ale potrzebne jest tyle, żeby po prostu tereny były zielone wokół. Lepsza muzyka leci. Uwielbiam soundtrack tej gry w ogóle. Dobra polska gra. To polska gra? Tak. Nie wiem, czy ktokolwiek z twórców to ogląda, ale pozdrawiam. To jest bardzo dobra gra. Spędziłem przy niej bardzo dużo czasu. A, ja tutaj... O, zapomniałem, że tą tamkę tutaj zrobiłem. How cute. How quaint. Mhm. Dobra, niech spłynie jeszcze ta... O, dobra, puśćmy w ogóle. Okej, okay, poczekajmy może jeszcze trochę, aż ta woda się wymyje, zanim puścimy. Chyba, że po prostu puścimy naszą wodę, no bo to się szybko oczyści, nie? Jak uważacie? No to opuścimy. Dobra. Robimy czyszczenie rzeki. Siup. Wpuszczamy i tu wypuszczamy. Siup. I teraz, patrzcie, jak przepłynie. Na szczęście jest je na tyle mało, że nie zagraża nikomu. Jakiekolwiek bobry teraz prosi się o wchodzenie do naszej rzeki. Jak w ogóle się nasza rzeka nazywa? Nie nazwaliśmy jej. A, to trzeba zamknąć. Normalnie wszystko spływa. Yes. Yes. Teraz. O! Zawsze tak cofa trochę, ale to nic. Później się ulewa. This is fine. Tak ma być. Tu się trochę wody wleje. Dobra, i patrzcie. Kola się przelewa. Kola is back, baby. Bobra. Rzeka Bobra. Tak, tu jest Odra. Tu płynie Odra. A ta... Jeszcze pomyślimy, co to za rzeka. No i tutaj znowu się zrobi brzydko. W sumie to możemy zrobić tamę też, śluzę. I wtedy... Tu będzie spływać złowoda, a my tu będziemy mieli bezpiecznie. Możemy korzystać z podziemnych ruin, gdzie jest złom. Ale to za jakiś czas. Na razie ten złom będziemy eksploatować.
plony ci zalewa, tak ma być? Gdzie? Śnieżki, gdzie jest? Troll. Troll? Okej, okay, na pół ustawmy. Dobra. Dał się nabrać. No daje się nabrać, bo dobrobyt moich bobrów jest dla mnie bardzo wartościowy. Jakbyś powiedział, nie wiem, babcia ci umarła. Jakby jest to realistyczne, moja babcia mogłaby umrzeć, gdyby żyła. Co to za żart? Przepraszam bardzo. Po prostu nie wiedziałem, że tutaj żartuje się na takie tematy. Tak samo jak moje plony mogłyby być zalane, nie byłbym w szoku, gdyby tak się stało. Co więcej, nawet bym się tego spodziewał, bo... tak się kurwa dzieje trochę z tymi... cholernymi bobrami. Dobra, gdzie jest... tu. Domostwa. Możemy kupić potrójny dom. Mamy wystarczająco dużo hajsu i wiecie co? Zrobimy to. Get the big house. Ole hota! Joko hota! Let's go. To jest to. To jest dom. To jest dom z prawdziwego zdarzenia. Bam. Bam. Okej. Okay, teraz tutaj taki mały zakamarek. Zakamarek dom. Okej, okay, okej. Okay, teraz siup. Siup. Odblokujemy mini dom. Okej. Okay. Siup. Jaki mini dom! Okej, okay, nie podoba mi się, że tutaj jest trochę... kurczę. Okej, okay, muszę to zmienić trochę, wiecie? Wywal ten dom. Yes. Zrobimy... o, 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 patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. O mój Boże. Look at this shit. Czy to jest piękne? Jeszcze tutaj... minidom. Let me get a minidom. I tarasy, tu będą tarasy, zobaczycie. Tu zrobimy takie taras, tarasiska. Więc będą wyglądały płyty domy, no. O Boże, no. They can't all be winners. Teraz tak, tu jest jeden dom, do którego może przyjść Boberek. Tu będzie ścieżynka. Tu będzie ścieżynka i tu jeszcze, dobra. I teraz górą, jak to trzeba, jak to rozplanować? Zróbmy tak, tu jedno przejście. Tak. Oh yes, oh yes, oh yes. Panie Boże. Tutaj bym dał schody, to mi przeszkadza, że tutaj stoi ziemniaki. A nie, w sumie mogę jeszcze dać tutaj schody. Wtedy są wejścia z dwóch stron, zobaczcie. Haha. O mój Boże. Bobry Boże. Dajcie mi teraz... gdzie jest? To dobrze bycie było? Nie. Tak, taras na dachu. O. Bam, bam. I ognisko. Oj, za duże. Możemy coś... miejsce do rozmyślenia. Miejsce na rozkminkę można dać na dachu jednym. A kąpielisko? To trzeba... zielarz, nie. Agora. O! Co jest? Mogę zrobić agorę? Jest karuzela. Potańcówka. O Boże. I kąpiel błotna. Ciekawe, czy ciepła, czy zimna. Gorące błoto, myślicie, czy... dobra, miejsce do rozmyślań trzeba kupić. Miejsce rozkminki jest wymagane dla moich bobrów. O. Dobra. Patrzcie, jak się kreuje. Piękna nowa przestrzeń. Nowa inwestycja. Jeszcze tu dam miejsce do rozmyślań. Ona robi.
Łóżko dla chorych i, i miejsce dla rozmyślań, tak zwany gabinet psychologiczny. Okej. Okay. Terapeuta? Bobrze, terapeuta. Jeszcze krzak? Dobrze. Jeden krzak glamour. Gdzie były tutaj ozdoby? Możemy dać bujane siedzisko też. Tutaj. Czabron, chcesz blokować hamak? W sumie trochę drogi, to nie. To my krzak. Krzak is enough. O. Damy tutaj. I... tutaj. I tutaj. Dobrze. Piękna, nowa inwestycja. Zobaczcie. O mój Boże. Czekaj, czemu tu jest? Aha, bo nie ma tam dojścia. No dobra. Miasteczko Bobranów. Kocham to. Jak tutaj? O, patrzcie, już zbudowali dojście. Dobra, teraz chcę pozbyć się tych jagód, bo chcę zrobić tu przejście i chcę, żebyśmy mogli tutaj postawić tamę oraz materiały wybuchowe. A tak, teraz tego save'a możemy zrobić. To czekajcie. Zapisz grę. Zastów 3. I zobaczmy. Zapisało się. Dobra, wyjdź do pulpitu. Pum, 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 pum. Już. Zarządzaj. Właściwości. Pliki. Zainstalowane pliki. Przeglądaj. I tu mam... gdzieś powinienem mieć save'y. I były... co to jest? Streaming assets? Nie. Timberborn save location. Zobaczmy. Bo wiem, że są oddzielne save'y dla... A, w dokumentach mam normalnie. Dobra. Documents. Jest Timberborn. Experimental saves i saves. Teraz mogę zrobić... skopiuj zastów i wrzuć do Experimental Saves. Dobra. I teraz właściwości beta Experimental Branch. Aktualizujemy. Czyli jeśli coś się spieprzy na eksperymentalnej z naszym save'em, no to będziemy mogli wyjść do tego punktu, bo mam zapisany też jak coś. Teraz robisz to, co Adam na kompie pracowniczym mniej więcej. Tak, dokładnie. To jest dokładnie to, co ja teraz robię. Usuwam Bobrom muzykę. Tu tu tu. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Dobra. Czy grałeś Squirtle Stapler? Yes. Yes. Jest trochę inspiracji Squirtle Staplerem w Krypcie FM, bo wielu, wielu z nas było fanami. Okej. Okay. Odpalam. Experimental. Aktualizacja 6. Eksperyment.
Co my tu mamy? Cuda i możliwość dowolnego startu. Trójwymiarowa fizyka wody. Odpływy i nawisy. Zaktualizowane mapy. Obsługa warsztatu Steam. Możliwość dostosowania ogonów. Nowe animacje i nie tylko. I super głośna muzyka z jakiegoś powodu. Muszę przyciszyć. O. Lepiej. Czytaj grę. Jest! Zastów. Zobaczmy, czy będzie działać. O. Wczytuję. Jest! Działa. Dobra, zróbmy play. Czy coś wybuchnie? Okej, okay, nie, wszystko się na razie wydaje działać. Dobra, witamy w 3D wodzie. Woda jest teraz 3D. Sprawda, tego nie widać w tej chwili. W sumie możemy to zobaczyć. O, kiedy. Pamiętacie, jak wcześniej były takie wielkie słupy wody idące pionowo w dół? Tak teraz zajmują tylko klatkę, w której się znajdują. Nice. Niepołączony budynek. No wiem, bo tutaj się bobry opieprzają. Zwiększmy priorytet na schody. 144 kłody. Mamy jedzenie? Mamy. Trochę mało marchewek. Może tu się powinniśmy zająć. Drewna, mogło być więcej. Liczymy bardzo na nasze dęby, że one nam... O! Ty, co tu się dzieje? Co to ma być? Fiknęła trochę woda do góry, ale... Już wszystko się wyrównało. Tutaj się zapełnia. Szybko się zapełnia. I ten poziom wody jakoś tak fluktuuje śmiesznie. Generalnie patrzcie teraz. O, na wersji eksperymentalnej, zobaczcie, wysokość śluzy. Można tak bardzo edytować szczegółowo też. Wcześniej było tylko pół, jeden, zero. A teraz można... Można falę zrobić do tyłu. O kurde, muszę się uspokoić. Czekajcie, nie. Wow, zobaczcie, jak to wygląda. O nie, woda się cofnęła. Fuck, spuszczaj to. Bubr. Zero. Albo daj tak, nie, 30. Dobra. Zbudują te domy. Bo nie ma jak tutaj dojść. Show custom ogony. Okej, okay, to będzie maszyna do robienia tego. Może... Czekaj. Gdzie to jest? Słup ogłoszeniowy, estetyka? No nie wiem. Tu? Pomniki? Nie. Stopy. To bobroby? Tak. Odpicownik. Dostosuj ogony bobrów. Świetne. Okej, okay, wiecie co? Zróbmy kąpielisko. Bam. I wybudujmy je w sekszu, tutaj. Jakby to jest naturalne miejsce dla kąpieliska, prawda? Gdzie indziej? To trzeba rozwalić. Bezużyteczne. Broke. Washed. Czemu to się nie chce dać zrobić? Czy to jest za mało wody na kąpielisko? Bym dał tutaj na przykład? Tu? Okej, okay, tu można. Okej, okay, tu już można. Aha, rozumiem. Tak. Przecież nie, przecież to jest dobrze. Nie jest za wysoko, pomimo tego, że jest wysoko. Chyba, może to przez to. Gruz trzeba zebrać chyba. Tak, zbierzmy gruz. Jak zbierzemy gruz, to wtedy... Chociaż zastanawiam się, czy tego nie zrobić tutaj w sumie, bliżej miasta. Bo tutaj to jest na przykład niewykorzystane miejsce trochę.
Nie? 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 Dobrze mówię? Dobrze mówię? Dobrze mówię? Ja myślę, że to tutaj zrobimy. Będą miały bliżej. Lepiej. Też woda płynąca, fajniejsza taka. Kąpielisko. O! Dobrze mówię. Dobra, git, patrzcie tu, ale będzie kompańsko. Zaraz drewna nam zabraknie chyba. Jak tam masz? Ej! Ale to zaczyna wyglądać. Tylko tu muszą teraz bobry to skończyć, bo... Bo nie ma tam jak wejść do... Priorytet i priorytet proszę ustawić. Halo? Czy bobry się mogły wziąć do roboty? Bobroboty? Puszczę drugą rzekę, pan streamer. W sumie już chyba możemy. Czekaj, masz tutaj, to otworzą. Trzy ranne bobry. Brak robotników. O, tu by się przydał robotnik w sumie, bo tutaj jest... To są już marchewki do zebrania. Zbierajcie je. Leserzy. I tutaj już, już drzewo rośnie. Dawaj drwala. I co, dwaj drwalo, drwalowie. Tym się ktoś zajmuje? O, dobra, rozwalili pierwszy element tamy, teraz kolejny. Przyjemnie, prawda? Dziękuję. Koocek 15 zł, pierwszej 23, 26 kwietnia 1986 roku na skutek przepracowania bobrów. To jest absolutnie nieprawda. I moi wrogowie polityczni szerzący takie niczym niepotwierdzone plotki powinni się wstydzić. Co uciszony już. Dawno temu i nieprawda do tego. Do tego. Nie dość, że było to dawno temu, to jeszcze jest nieprawdą, ok? No. Myślcie za siebie. Ok, teraz tutaj zrobimy drwala. I zbierzemy te drzewa. A to cię rzeka. Okej. Okay. Czy ktoś się może tym zająć? Błagam. Biegnie. Lepud się nazywa. He's stupid. Co się w ogóle dzieje? Aha, bo tu nie jest platformę. Dobra, skończmy już tą platformę, bo tak stoi nieskończona. To spauzujmy na razie to kąpielisko. Zanim będziemy mieli pieniądze na to kąpielisko, to jeszcze trochę czasu minie. Boże, jaki klasyk. Miasto zrobiło plan kąpieliska, ale stwierdziło, wiecie co, mamy teraz ważniejsze sprawy, na przykład nie robienie kąpieliska, poczekajmy. O, z tego jestem zadowolony, to wygląda świetnie, zobaczcie. Się aż zastanawiam, czy nie zrobić tutaj... takiego generalnego... No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, pomyślę, pomyślę. Stare budownictwo do wyjebania. Szkoda, że trawki nie ma. Ubolewam nad tym szczerze, wiesz? By tu była trawka, życie byłoby lepsze. O, nieprzemakalne podłoże. Zobaczcie, panel podłogowy, który nie przepuszcza wody. I takie, tym można robić akwedukty. Bariera zapobiegająca skażeniu. Zapobiega podziemnemu rozprzestrzenianiu się skażenia gleby. O, to można by też zrobić tutaj. I wtedy to wszystko byłoby zdrowe, a przynajmniej nie byłoby obsrane. Nie? Nie, 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 co nie, co nie, co nie, co nie, co nie, co nie. Pokażę nam swojego prywatnego serwera, ten jest najbardziej rozbudowany. W tej chwili ten jest najbardziej rozbudowany. Tam jeszcze nie mam TNT nawet. Znaczy nie grałem prywatnie. Teraz stwierdziłem, że sobie zostawię tą grę na streamy, bo nie chciałbym jej się nią przepalić. Wiecie, o co chodzi. Czy tam już się... O, zrobiła się ścieżka. Dobra. Siup. Teraz tu bober postawi drwala.
Będzie priorytet, że tutaj był drwal, że zaczął rąbać drewno. Tylko, że na tych barierach nie można budować, zaczynając fragment tego. Przyjemnie, prawda? Nie podoba mi się to. Pliska, proszę, Pyspils, błagam 10 zł, błagam o przedłużenie tyc, bo nie umiem doczytać do końca, co donaty piszą, zanim znikną. Przedłużenie tyc. Dajem. Dziękuję. Myślę, że taka długość jest odpowiednia. Have you seen the means of Bobber Production yet? Nie, broń Boże. Jeśli jakby się zaczęły buntować, to nie wiem, co bym zrobił. Strzelałbym. I'll just shoot them. Okay, to trzeba jeszcze podnieść. Trochę więcej wody mi tu jest potrzebne. O! Kiedy to się stało? Nie wiem, ale mamy więcej mocy. Bo faktycznie mamy problem z drewnem też. Na szczęście tu jest trochę drewna. Bóbr robi drewno. Mógłbym wpuścić tutaj bobry, żeby tu też zaczęły ścinać. Tu w sumie ścina. Nieźle. Nieźle. Mamy 37 wolnych posłań. Ale będzie bobrów niedługo. O mój Boże. Jak się wszystkie wprowadzą tutaj? Ja pierdzielę. Te domy czekają na bobrze rodziny. I później rozwalę te tarasy na dachu i dam tutaj duże domy na dach i później na dach tego dam tarasy. Przejebane jest tu mieszkać w ogóle, bo one mieszkają tuż przy tartakach. Wytwórnia i zębatek. Masakra. Ile mamy zębatek w ogóle? 50, to jest bardzo dużo zębatek. 67 desek. Mr. Bobre sprzedaje dom. Mr. Beaver. Podniosę tutaj trochę jeszcze. Do 75. O. Gicik, gicik. Totalny gicik. Można do 95. Powoli ta woda przepływa i tak. Jest tak szeroka ta tama, że ta woda... Czy ona się podnosi? O, i ona teraz... Spływa, spływa, spływa git. Nie wyleje, nie? Dobra, może trochę niżej jednak. Bądźmy poważni. Okej. Okay. Więcej jedzenia, skoro tak dużo się wprowadzi. No mam nadzieję, że tutaj gry, jak się wprowadzą. Okej. Okay. Te dwa gospodarstwa działają na full. To jest najważniejsze. Mamy mało marchewek. Wyjadły wszystkie marchewki, skurczybyki, ale mamy masę jagód, więc to jest git. O, chyba skończyły to robić. Wszystko miejsce do rozmyślań. Dwa krzaki. Gotowe. Jest noc w ogóle. Czy bobry gdzieś robią testy ostrych? Nie. Puste miejsca na podcast. Jeden bóbr jest ranny, ale tylko jeden bóbr. Reszta nie jest ranna, okej. Okay. Może ogarnęli się wreszcie w fabryce materiałów wybuchowych. Mamy bardzo dużo materiałów wybuchowych w ogóle, 31. Niedługo będzie można zamknąć tą fabrykę, ona będzie niepotrzebna zupełnie nam. Czy przyjdzie jakiś bóbr i weźmie się do roboty? Idzie, 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 pajach, zapierdala. O, ale będzie robił robotę. Okej. Okay. Git. Trzeba oczyścić tutaj. W sumie priorytetem powinno być to na dole. To. A to na górze? Niekoniecznie. Okej. Okay. Tak, tak zróbmy. To jest ważne, bo tutaj będziemy stawiać dynamit. A, muszę ci zrobić w ogóle tam schody jakieś. O jest. Mam nadzieję, że schody... Oj, 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 oj. Może tak? Kurde, nie wiem.
Mógłbym tu, ale trzeba później rozwalić, tak, bo tutaj TNT... Boho Studio idealne dla pary obok rzeki w dzielnicy industrialnej. Chyba tak zrobimy. Summertime, dziękuję bardzo. Okej. Okay. Zróbcie te schody, niech Bupr ma zejście na dół. A ten co? Pa! Trochę porobił, idzie pić. Ja pierdziele. Boże, bobry w tych czasach naprawdę nie są... Żałosne, żałosne. Sorry, ale... Wow. Wow. Okej, okay. Wow. Może podziemny skład zrobimy. Podziemny skład byłby dobry. Szczególnie, że niedługo będziemy mieli bardzo dużo drewna, nie? Znaczy niedługo. Na kto się zrobi? Chodzi, siedzi. Sadzi. Sadzi, sadzi. Bobry these days, I swear. I swear. These bobry, okej. Okay. To jest otwarte. Dobra, czy mamy jakieś wakaty? Dwa wakaty, zero bezrobotnych. Tu jest huta. Się robi metal. O, mamy dużo metalowych bloków bardzo, słuchajcie. No. Okej, okay, wiecie co zrobimy, bo to jest strasznie daleko. To też jest strasznie daleko. Mam wrażenie, że oba te miejsca są w takiej samej odległości, jeśli chodzi o odległość. O, co tu się stało? Brak zajęć w zasięgu? I see, boy. No dobra, to weź jeszcze sobie tutaj potnij. Bo tutaj jakby te bobry... Miały przyjść i popracować i ich nie ma. Wywaliłbym ten skład i dałbym tutaj ten podziemny skład. Jak my to zrobiliśmy, że mieliśmy tyle punktów nauki i ich teraz nie mamy? O, obserwatorium trzeba zrobić w ogóle. Ej, to by było super. Tylko, że zrobić obserwatorium potrzebujemy tego, co leci z drzew. Sap. Tego, co się poruszne z tego robi. Boże, żywice, żywice, żywice. A nie widzę tutaj żadnych drzew, które by jeszcze produkowały żywice. Te drzewa produkują żywice, ale po 7 dniach, ale my je od razu ścinamy w sumie. Zróbmy sobie zakątek tych drzew sosnowych. Czekaj, to nie jest sosna, co to kurwa jest? A nie, to jest sosna, tylko mała, dobra. I zróbmy, żeby go nie ścinali. Okej? Okay. O. I tu będziemy mieć miejsce, z którego będziemy robić żywicę. Genialnie. Chata zbieraczy soku. 500 kosztuje. Dobra. Bo zależy mi na tym, żeby zrobić obserwatorium. Jak zrobimy obserwatorium, to będziemy tyle punktów nauki robić, że już będziemy mieli wszystko. Będziemy geniuszami. Tu zrobię obserwatorium. O Boże, tu będzie takie... O Jezu, jakie to będzie zajebiste. Chociaż nie, obserwatorium potrzebuje energii, więc w sumie może tu? Coś wymyślę. 37 materiałów wybuchowych. Let's go. Co to znaczy? A, to jest do niszczenia. Zapomniałem o tym faktycznie. I pa, teraz Bubr może zejść tam i już normalnie pociąć. Ale już jest... Jest już ciemno, ale... Wszystko jedno. Skończył się dzień pracy. Dobra. W sumie... Może wpuścimy tą wodę i on po prostu będzie... Bo te bobry mogą i tak chyba pod wodą, nie? Jakby to drewno wydobywać, więc po co...
Dobra, dawaj. Robimy dynamik. Let's fucking do it. Let's fucking go. Let's go. Okej. Bach, 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 bach. Siup. Siup. Priorytet, priorytet, priorytet i priorytet. Niech przyjdą, niech zrobią. To zniszczyć. Priorytet. I tego pan, mam nadzieję, Zurea, że nie będziesz to takie to wypierdolił. O mój Boże, to będzie masakra. Będzie tak przykre. Boberheimer. Jak to ma 149 mocy, to ma 263. Aha, to ma większą moc. To więcej mocy generuje, bo jest węższy korytarz. Tu można by eksplozję walnąć i tu. A tu zabudować. Wtedy byłoby więcej mocy. Czy można wybuchnąć bobra? Pewnie się da. Nie będę tego testować. Lubię swoje bobry. Mamy 8 dzieci bobrzych. To jest bardzo dużo bobrzych dzieci. Bardzo bobrze. Bobrobyt. Widzicie? Zobaczyli te piękne nowe... O! O! Nie no, lepiej niż na wizualizacjach. Wow! Wow! Efekt wow! Ja mógłbym tam mieszkać. Naprawdę. Bobrzątka. Zobaczymy, czy przyjdą. Trzy wakaty. Okej, okay. Czy ktoś idzie zrobić TNT? Jest, idzie! A nie, to jest Drwal. Dobra, ona jeszcze tam kopie. Zurea jeszcze tam kopie. Yeah, idą, patrzcie, patrzcie, patrzcie! O mój Boże. It's them. Idzie ich trzech. O, idzie czwarty. Taki powolny. Szybciej. Schnella, schnella. Dobra. I od razu zrobimy śluzę. Tutaj. Po tym. Okej. Okay. Jeden, jeden, jeden. To robią, one to robią! A ten musi być zestresowany. Okej, okay, muszę rozwalić już te schody. A tak, to po tym dniu chyba. Dobra, to jest git. To stanowisko Drwali będzie kontynuować swoją pracę. Czy woda przepłynie tędy? Chyba przepłynie. Tego o tego złomiarza się trochę martwię, ale chyba sobie da radę. Przyjemnie, prawda? Dziękuję. Havox 10 zł, bobrzy biwak? Brzmi dobrze. Dziękuję bardzo. Dobra. Mamy to. Okej, okay, zamykam drewniane schody. Git. Nie ma nic do roboty. Jesteś zwolniony. wiesz co, zatrudnię cię wśród budowniczych. Ty, a ty gdzie biegniesz? Aha, po drewno. Okej. Okay. Zdetonuje to, kiedy on będzie obok, za czym co się stanie. Uwaga, 3, 2, 1. Są daleko dużo. Siup, woda płynie.
Od razu, szybko, śluza. Tu. I damy też sobie platformę, że można było przechodzić na drugą stronę. Zobaczmy. O, wow. Ale będzie zielono. Devil, dziękuję, suba. Let's go. Patrz, jak płynie. Nice. Genialnie. Aha, ktoś. No tak, ktoś na maila nie zajrzał. Na maila firmowego ktoś nie zajrzał. O. Dobra, uciekł. Ja muszę przyjść po ten złom w ogóle. Wyłączę to miejsce pracy. Zaraz tam postawimy inne. Zobaczcie, jak się zielono zrobiło wszędzie. Yes! Ale zajebiście. No i to jeszcze trzeba. 18 kłód jest, więc jeszcze nie rozwalamy. Ale możemy już zamknąć. Jeszcze raz powiesz, co jest inaczej z wodą. Ona jest teraz 3D, co znaczy, że można zrobić akwedukty na przykład, które będą przemieszczać się nad poprami, nad ich budynkami and shit. I wodzionka robi chlup. Yes! Dobra. Teraz tutaj chcę zrobić śluzę, żeby zatrzymać więcej wody na tym poziomie, ok? We sluzing it up. Chyba, że ta ma zwykła może. Co lepsze? Śluzę lepsza, będzie można czyścić. Regulowana faktycznie. Dobra, raz, dwa, trzy. I na każdym poziomie zrobimy śluzę. Tutaj też można zrobić. Chociaż nie, tu w sumie nie jest konieczne, bo tutaj jest i tak. Może później. Na razie najważniejsze, że tutaj, żeby ta woda tutaj wsiup od tego momentu podeszła wyżej. Jak będzie wyżej, to będzie lepszą wodą. Puszczę ścieżkę, o, żeby bobry mogły z tej strony też się zajmować. O, tutaj w ogóle ma żywicę. Prio. Lecimy. Zobaczcie, jak opanowaliśmy ten teren. Bobry rządzą. Bobry górą! Tak, też ważne jest, żeby tutaj teraz wybudować tą śluzę jak najszybciej. Bo jeśli jej nie wybudujemy, a przyjdzie zła woda, to będzie bardzo źle. Czy bobry wynalazły szczepionkę na chorobę prionową? Wiesz co, wątpię. Szczerze wątpię. Marzenie, że bobry nie wiedzą, co to priony. Jeśli ktoś by miał chorobę prionową, to by go po prostu, nie wiem, wrzuciły do wody. Może mam małą wiarę w bobry, ale one się dają trochę takie. Okej, damy sobie tu tak. W ten sposób mój drwal będzie mógł kontynuować pracę na dole. Siup. I to samo zrobimy tutaj. Damy stanowisko złomiarza tu, żeby mógł sobie schodzić na dół i kontynuować robotę. I tutaj, gdzie jest tu stanowisko drwala, bam. Wtedy też mamy do ścięcia jeszcze
to i to już setnie. Dobra. Skórniak pisze, połowa moich bobrów została zakażona z wody i co popierdolę teraz pomocy. Skilisz. Przykro mi. To chciałem powiedzieć. Jest dobrobycie, masz coś takiego jak zielarza i zielarz wytwarza antidotum, które uzdrawia skażone bobry. Okej? Okay? Myślę, że warto się tym zainteresować. Co robi Agora? Życie towarzyskie zwiększa. Po prostu one tam japują. Agora jest do japowania. Niebywałe. Tak, to jest niezręczne trochę z tym drewnem. Mógłby ktoś się tym zająć. Trochę niebezpieczne, jakby młody bób jakiś skoczył na główkę, mógłby sobie zrobić krzywdę. Czy mamy wystarczająco desek, żeby to... O, mamy bardzo mało drewna, 40 kłód. Jiś! Ale tu się robi. O Jezu, to będzie tak dobre. Tylko jeszcze nawet 20, 22% dopiero. Ja pierdzielę. 26. Tu jest dużo drewna chyba. O, tu jest 8 drewna za każde to? A, bo to jest dąb. Dobra. Trzeba tam wejść. W tej chwili. Aś tam wpierdolę. Okej, okay, dajcie mi schody. Jezu, ale dobrobyt. Wiecie co, w sumie od razu zobaczmy, ile kosztuje ten podziemny skład. 1000. Jak my już będziemy mieli tyle drewna, to ja bym zainwestował już w podziemny. A nie, w sumie podziemny skład możemy nadzieć. Tutaj dupnąć, gdzieś tu, z boku, boku, whatever. Dobra, nie ma się co martwić. Czy wynalazca przyjdzie jakiś i się zajmie więcej punktów, żeby zrobić? Potrzebuję tych punktów. Okej, okay. Jak to zrobić? Platforma. Czy można platformę na platformę? Nie, trzeba kupić. Trzeba kupić potrójną platformę. Jezu. Możemy podwójnie. Czekaj, zrobimy tak. Ciach. Okej. Okay. Coś będzie trudniejsze. Źle to zrobiłem, czekaj. Trzeba zrobić tak. Tak, 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 tak. Znowu źle to zrobiłem. Just keep fucking up. Chcę zrobić jedną. O, tu zrobimy. Dobra, teraz tu. Tu. Wow! A Wizo, witam Rajdzik, cześć Dominik. Witam serdecznie na moim streamie. Co tam u was? W coście grali, coście robili, co się działo? O, i to jest to. Ale nogi będą miały zrobione te bobry. Co ciebie? Zajebiście. Graby w bobry. Cudowna gra. Mam wrażenie, że większość drewna pójdzie teraz na tą konstrukcję, no ale... Możemy, o, możemy też tak priorytet zwiększać. Zwiększmy priorytet na bardzo wysoki tego wszystkiego. Wow, zapomniałem o tym narzędziu, jest tak dobre. Okej. Okay. I teraz jak one to zrobią, będziemy mieli dojście do większych ilości bardzo dobrego drewna, bo to jest 8. Z każdego dębu jest 8 drewna, przecież to jest multum. Są ilości drewna, które się nie śniły bobrom do tej pory. Tak, wszystko to do ścięcia będzie, wszystko to do ścięcia. Jak bobry się już tam dostaną, to zrobię tam ścieżkę. Tak. Te rusztowania to kosztować więcej niż uzyskasz, pyta mówi Benulak. To nie jest prawda. O, może...
nie jest prawda. Warto, warto będzie, spokojnie. Tak czy siak chciałem tam wejść, okej? Okay? Jakby... Pff. Będzie git. Nie dawaj maksymalnego priorytetu, bo jak coś serio będzie ważne, to sobie roboty tylko dołożysz. No dobra, to dam wysoki priorytet. Tak lepiej? Yes. Okay. Najwyższy priorytet to są najważniejsze rzeczy. Może to jest super ważne też dla mnie, okay? Że dosięgnąć gwiazd. Ludzie małej wiary. Mamy 131 marchewek. We're so back. Jak tam mój... O, tama powstała i jest zamknięta. Otwórzmy ją. Okej. Okay. Czy woda się wysuszyła? Fuck. Tego nie zauważyłem. Ale za to tą śluzę można podnieść do 90. Okej. Okay. Teraz niech się napuści tej wody. Ale będzie pięknie. Spływa? Spływa. Yes. Zobaczcie. Piękne zielone tereny. Czy bobry śnią o drewnianych owcach? Czy bobry wiedzą, czym są owce? Czy to w ogóle jakieś inne zwierzęta niż bobry w tej grze? Jak jeszcze mam marzenia? A, tak, wiem co chciałem zrobić. Chciałem puścić tą wodę tak, żeby ona poszła tu bokiem. I żeby to odsłonić i to zalać czystą wodą. A i dodatkowo chciałem też tutaj wykopać tunel, żeby tutaj zrobić taki mały wodospad, który by się kończył tu. Nie? Wtedy byśmy mieli tutaj kolejny zielony teren. Tylko, że ja nawet nie wykorzystuję tych zielonych terenów za bardzo. To jest mój błąd. Ranny bubr. A shit. Śpi. Będzie dobrze. Jest bezrobotny. Okej, okay, czyli... Zobaczcie, mamy kolejną ciekawostkę na temat świata bobrów. Po tym, że bób staje się bezrobotny, kiedy dostaje urazu, możemy wnioskować, że wszystkie bobry są na B2B. Bober to bober. O, tak zrobimy. Stanowisko drwali. I one wtedy będą miały zasięg... Tak. Dobry. Jest, zaczek budują. Zajdziemy na górze. Wybiła północ faktycznie. Okej, okay. 43 materiały wybuchowe. Metal się robi. Drewno się robi, zębatki się robią. Gdzie ja trzymam w ogóle zębatki? To mnie zastanawia. Gdzie mam zębatki? Gdzieś je muszę nosić, ale nie mam żadnego pojęcia. A, tu są, dobra. Trochę daleko od tej fabryki. Mogę to postawić bliżej. Też nie wiem, po co mi te zębatki, ale jak robi, to robi. Cieszy mnie, ile mamy metalowych bloków, bo mam wrażenie, że one będą bardzo ważne. Cieszę się, że tam puściliśmy O, zobaczcie, jak pięknie się zalało. Zajebiście. Zobaczcie, poziom się podnosi cały czas. Jak zacznie się wylewać na tym wysokim... Oj, czekajcie. O. Czy jest free camera? Jakieś ustawienie, żebym... Jest, odblokuj kamerę. Czy to zadziała? O! Tak, tego potrzebowałem. Patrzcie. Ej, ale rośnie ta woda. Jak szybko, co jest? Tak nagle? Czemu tak nagle szybko rośnie? Wszystko okej? Nie wyleje mi się tam gdzieś? Z synu odblokowaliśmy ci kamerę. A, przyspieszyłem grę. Dobra. Dlatego. Ja też tak falami w sumie się podnosi. Trzy ranne bobry. Boże, co się dzieje z tymi bobrami? Wcześniej tak się nie działo. Już po prostu im więcej bobrów, tym większa szansa, że coś się któremuś stanie. Mamy już dość spore to miasto. Co zrobiłeś, że możesz przewijać śluz na jaki poziom chcesz? To jest w eksperymentalnym update'cie gry.
Miał już 16 godzin pracy, tak? No dobra, to im zmniejszę do 16 w takim razie. Co by nie mówić, jest bobrobyt. Pomimo wszystko, więc niech im będzie. Niech znają łaskę Pana. Tu wszystko git. Śluza płynie. Tu się zalewa. O, oh, jest. O, czekaj, co? Trochę się wylewa woda nam tutaj, bo się trochę cofnęła. O, oh, fuck. Dobra, trzeba trochę spuścić tamy. Weźmy 85, myślę, że to będzie bezpieczne. Jak? A nie, bo to już w sumie jest na maksa. Nie, no dobra, już teraz git zjeżdża. Czy woda się cofnie? Bumbo. Dziękuję za rajd, 5 osób. Witam serdecznie. Witam na moim streamie. Czy możemy się już dostać? Jest! Zrobili to. Patrzcie! A jeszcze tutaj. Ostatni element. Ostatni element i mamy to. Jeszcze możesz zbudować kaskady, by gromadzić wodę na piętrach, mówi Banulak. Właśnie tak planuję. Tak zaraz będę robił. Tylko na razie to drewno muszę zdobyć, wiesz, bo mamy mało drewna. Tutaj nasze dęby powoli rosną. Te sosny są gotowe w sumie do zebrania i nie ma tutaj drwala. A mógłby być. Ktoś mógłby się tym zająć. I tu jest też dużo kłód, których nikt nie nosi. Mam wrażenie, że... Bo w ogóle nie mamy tragarzy. Zwiększ priorytet tragarzy. Yes. Okej, okay, teraz będzie dobrze.